Zachęcam do lektury trzeciego numeru Ruchu Muzycznego. Tym razem podsumowujemy ministerialną inicjatywę Kultura w sieci. Co prawda od 12 lutego chodzimy już do teatrów, możemy słuchać muzyki na żywo, ale przez ostatni rok właśnie obcowaliśmy z kulturą w sieci. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego na ten cel przekazało 80 milionów złotych. Co z tego wyszło? W kilku tekstach próbujemy szukać odpowiedzi na to pytanie. Radioaktywna Łąka, Łucja Siedlik to podsumowanie kilkuset projektów. Anna Domańska, Edukacja Muzyczna w sieci to podsumowanie projektów edukacyjnych. Natomiast Agnieszka Nowogzych w tekście Wędka czy Ryba, kilka refleksji o kulturze w sieci, próbuje odpowiedzieć na pytanie, czy program Kultura w sieci się sprawdził, jakie były jego blaski i cienie, co wniósł w polskie życie kulturalne, a przede wszystkim w życie beneficjentów. Oprócz tego rozmowa Adama Suprynowicza z Krzysztofem Pietraszewskim, kuratorem festiwalu Sacrum Profanum. To festiwal, który jako pierwszy zdecydował się w całości przenieść do sieci. Co z tego wyszło, jakie są perspektywy i czy będzie kontynuował ten pomysł, tego dowiedzą się Państwo z rozmowy Adama Suprynowicza. Oprócz tego refleksje Joanny Kołodziejskiej, Zanurz się w dźwięku, to jest tekst dotyczący technicznego aspektu realizowanych projektów, no i oczywiście perspektyw na przyszłość. Jak zwykle w Ruchu Muzycznym też stałe omówienia, czyli relacje z koncertów, relacje z przedstawień operowych, recenzje książek, recenzje płyt, a także rozmowa okładkowa, czyli potęga zaufania, rozmowa Michała Klubińskiego z Kazimierzem Kordem. Maestro obchodził właśnie 90. urodziny. Warto w tym wypadku zwrócić uwagę na bardzo interesujące zdjęcia Andrzeja Zborskiego, odnalezione w archiwum Ruchu Muzycznego. W stałej rubryce Swoboda Ruchu, Światy Równoległe, Catherine Krister Hennigs to tekst Jana Topolskiego, no i oczywiście na zakończenie kolejny odcinek historii z fotografii Olgierda Pisarenki, tym razem drugi odcinek płytowego Szwindla Stulecia. Zachęcam do lektury, wydanie papierowe, e-wydania i ostatnio także wydanie Ruchu Muzycznego w specjalnym formacie na czytniki książek, czyli format MOBI.